Cześć, tu Doli i witajcie w kolejnym odcinku Doli Gaming News i przygotujcie się, bo Frank West powraca, by walczyć z hordą zombie w kolejnej odsłonie Dead Rising. Szykujcie się na nowe klasy zombie, egzoszkielety oraz tworzenie odjechanych prowizorycznych broni i brak kooperacji w trybie fabularnym. Ale nie przejmujcie się, za to razem z trójką znajomych będziecie mogli współpracować w trybie wieloosobowym. Ten zaś podzielony jest na epizody, z czego każdy kończy się wspólną walką z bossem. Spora część graczy okazuje swoje niezadowolenie z takiego rozwiązania. A Wy wolicie przechodzić kampanię osobno czy ze znajomymi? Pamiętajcie, że Dead Rising 4 jest tymczasowym ekskluzywem na Xbox One oraz PC-te. World of Tanks, World of Warships, World of Planes. Czy mówią Wam coś te tytuły? Wszystkie one należą do Wargaming, który podjął ostatnio współpracę z Segą i Creative Assembly, by wydać grę Total War Arena. Będzie to odskocznia od popularnej serii, która nastawiona będzie na rozgrywkę online dla 20 graczy podzielonych na dwie 10-osobowe drużyny. Doskonale wiemy, że Wargaming bardzo dobrze wie, z czym się gry online w wersji free-to-play. Poprzez platformę wydawniczą Wargaming Alliance zarówno Sega, jak i Creative Assembly otrzymają odpowiednie narzędzia, by nowy Total War stał się hitem. No i prawdopodobnie im się to uda. Pamiętacie, jak kiedyś pokazywałam Wam, jak prawdziwi szaleńcy przechodzą Bloodborne czy Dark Souls za pomocą dosyć niestandardowych kontrolerów albo nawet własnej mowy? Ten dość ciekawy trend przekłada się również na Overwatch. Użytkownik o nicku YBR na swoim kanale na YouTube udostępnił filmik, gdzie prezentuje gameplay bohaterem Lucio za pomocą gramofonu z DJ Hero. I co najlepsze, to całkiem nieźle działa. Co prawda wiążą się z tym pewne ograniczenia, takie jak brak wystarczającej liczby klawiszy, przez co na przykład nie możemy celować w górę i dół. Niemniej jednak musi być to bardzo ciekawe doświadczenie, zważywszy na charakter postaci, jaką jest Lucia. A czy Wy próbowaliście kiedyś grać za pomocą niestandardowego kontrolera? Jeśli tak, to podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach. Od 15 listopada każdy z Was może za darmo zagrać w jedną z najpopularniejszych gier MMO, czyli EVE Online. Czy to oznacza koniec abonamentu? Nie do końca, ponieważ teraz gracze zostali podzieleni na dwie grupy. Alpha, czyli osoby grające w darmowej wersji z ograniczeniem do podstawowych statków czy mniejszej liczby umiejętności. Oraz Omega. Za tym idzie już opłata abonamentu z odblokowanymi wszystkimi funkcjami premium. Nowa aktualizacja gry, oprócz jakże ważnego trybu free-to-play, choć bardziej nazywany jest niekończącym się trialem, wprowadza jeszcze inne zmiany. Nowy samouczek, lepszą animację wybuchów, nowe efekty dźwiękowe, ulepszony interfejs, poprawę bugów i wiele innych. Czy mieliście kiedyś okazję zagrać w EVE Online, a może skusi Was do tego opcja grania za free? Teraz przejdźmy do ostatniego newsa, jaki dla Was dzisiaj przygotowałam i będzie dotyczył on cenzury w Watch Dogs 2. Nie wiem, czy śledziliście wydarzenia z kilku ostatnich dni, ale pewien gracz Watch Dogs 2 o nicku Goron 2000 dostał miesięcznego bana na PlayStation Network za udostępnienie screenshotu, na którym widać goliznę damskich postaci. Za jego śladem poszli inni gracze, dzieląc się nieodpowiednimi treściami w internecie. Co prawda Watch Dogs 2 jest grą przeznaczoną dla dorosłych, ale czemu Ubisoft nie postarał się o tak prostą rzecz, jak dodanie blizny dla NPC-tu? Chociaż ma niedługo pojawić się update, który naprawia ten błąd. W oficjalnym oświadczeniu dla serwisu Polygon Ubisoft oznajmił, że postarają się, by gracze już niedługo mogli bezpiecznie dzielić się ujęciami i screenami z Watch Dogs 2. A Wy co sądzicie o cenzurach w grach? Czy Waszym zdaniem jest to potrzebne, czy to trochę przesada? To wszystko w tym odcinku Doli Gaming News i pamiętajcie, że jeśli jesteście naszymi nowymi widzami, to zostawcie suba dla Morele TV i Doli Gaming i łapkę w górę. Tymczasem my widzimy się za tydzień z nową porcją gamingowych wiadomości. Cześć!